Cześć, dzisiaj rozwiązujemy egzamin na prawo jazdy, cały egzamin na prawo jazdy na kategorię B. Oczywiście w serwisie ltesty.pl, gdzie znajdziecie całą aktualną bazę pytań. Gratuluję wszystkim, którzy zdali i nadal nas oglądają. No a tym, którzy się jeszcze uczą, to oczywiście trzymam za Was kciuki i życzę powodzenia. No dobra, zaczynamy. Testy, próbny egzamin i rozwiąż. Czy poruszając się tym pasem ruchu masz obowiązek kontynuować jazdę na wprost przez skrzyżowanie? I widzimy, że poruszamy się pasem do jazdy na wprost, więc tak, oczywiście. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz obowiązek wezwać służby ratunkowe oraz udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym? Tak jest. Czy z tak oznakowanej jezdni wolno Ci zjechać na widoczny po lewej stronie parking? Tutaj mamy linię przerywaną, która właśnie na to nam pozwala, czyli tak, możemy. Czy w tej sytuacji masz prawo wyłączyć światła zewnętrzne pojazdu, jeśli zatrzymałeś pojazd na dłużej niż 1 minutę, a przed Tobą i za Tobą stoją inne pojazdy? Tak, w takiej sytuacji, jeżeli za nami i przed nami są inne pojazdy, to tak, możemy wyłączyć. Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? I tutaj zmieniamy kierunek, więc tak, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? A tutaj widzimy utrudnione warunki pogodowe z powodu mgły i przy takich warunkach też tak, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Czy z tego pasa ruchu dozwolony jest skręt w lewo na skrzyżowaniu? Jesteśmy na pasie ruchu do jazdy na wprost, więc nie możemy skręcać z niego w lewo. Czy wszyscy kierujący w sposób właściwy zapewniają swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego? No tutaj w ogóle jakiś straszny bałagan widać? Oczywiście nie, nie zapewniają. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość? Tutaj mamy autobus szkolny, więc tak, mamy obowiązek zmniejszyć prędkość. Czy w tej sytuacji widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy? Tak, te znaki właśnie ostrzegawcze ostrzegają o tym. Czyli tak. Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym sprzeciwka chce skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? Tam widzieliśmy przebieg drogi z pierwszeństwem i my jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, on jest na podporządkowanej, więc nie, nie mamy obowiązku ustępować mu pierwszeństwa. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? Nie, ponieważ mamy tutaj zakaz wjazdu. Czy w tej sytuacji możesz rozpocząć wyprzedzanie z prawej strony? On sygnalizuje tutaj zamiar skrętu w lewo, więc tak, możemy rozpocząć. Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy? Czekamy. Rozpoczyna się podnoszenie zapór, ale nie zakończyło się jeszcze, więc w tej sytuacji nie, nie możemy. Czy ograniczenie prędkości określone tym znakiem obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania? Jest to znak strefowy, więc nie obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania, tylko w całej strefie, więc nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? Chodzi o ten pojazd. Tutaj włączamy się do ruchu. Tak, mamy obowiązek mu ustąpić. Wjeżdżamy na jego pas. Czy wyjeżdżając z parkingu powinieneś ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym po jezdni? No to jest taka sama praktycznie sytuacja, więc tak, tutaj musimy ustąpić tym, którzy już na tamtym pasie się znajdują. Czyli tak, musimy ustąpić. Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo przed tramwajem? Mamy zielone światło, tramwaj również. Tramwaj jedzie prosto, my skręcamy w prawo, więc nie możemy skręcić w prawo przed tramwajem. Tutaj pierwszy jedzie tramwaj, nie. Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę? I znowu mamy tramwaj, który się zatrzymuje, ponieważ tu jest przystanek i będą wysiadać pasażerowie, więc nie możemy kontynuować jazdy, bo moglibyśmy tutaj na nich wjechać, więc nie. Zatrzymałeś właśnie swój pojazd. Czy w związku ze znaczeniem nadawanego sygnału świetlnego zrobiłeś to we właściwym miejscu? Tutaj mamy czerwone światło, ale zatrzymaliśmy się trochę za wcześnie. Powinniśmy podjechać do tej linii warunkowego zatrzymania, czyli niewłaściwe.
I zaczynamy specjalistyczne pytania. Na jakie czynniki i okoliczności musisz zwrócić uwagę, dobierając bezpieczną prędkość jazdy do panujących warunków drogowych? A. Tylko na znaki zakazu. B. Rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące na drodze. C. Tylko na prędkość jazdy innych uczestników ruchu. No, musimy zwrócić uwagę na rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące na drodze, czyli odpowiedź B. Ja jesteś świadkiem potrącenia pieszego. Jak powinieneś się zachować? A. Nie podejmować działań, gdyż pomocy musi udzielić sprawca wypadku. B. Wezwać pomoc drogową. C. Zatrzymać się, wezwać pomoc medyczną i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. No oczywiście powinniśmy wezwać pomoc, udzielić pomocy, czyli odpowiedź C. Który z wymienionych czynników może być przyczyną ściągania samochodu w lewą stronę? A. Nieprawidłowa zbieżność kół przednich. B. Jednakowe ciśnienie powietrza w kołach pojazdu. C. Usterka modułu elektronicznego hamulca ręcznego. No będzie to nieprawidłowa zbieżność kół przednich, czyli odpowiedź A. W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe samochodowym? A. Tak, aby oświetlały drogę na odległość do 30 metrów przed pojazdem. B. Tak, aby symetrycznie oświetlały całą drogę. C. Tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie. Powinno oświetlać drogę asymetrycznie, czyli odpowiedź C. Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy? A. Za wyprzedzanie z naruszeniem pojedynczej linii ciągłej. B. Za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego. C. Za wymijanie na przejeździe kolejowym. No będzie to za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczby w dowodzie rejestracyjnym, określoną w dowodzie rejestracyjnym, czyli odpowiedź B. Na co należy zwracać uwagę podczas cofania pojazdu? A. Na obiekty znajdujące się wokół pojazdu i zbliżające się do niego. B. Na mocne trzymanie dłoni na dźwigni zmiany biegów. C. Przede wszystkim na położenie kierownicy w celu określenia toru jazdy. No tutaj musimy bacznie obserwować obiekty znajdujące się wokół pojazdu, zbliżające się, czyli odpowiedź A. Na jakim biegu powinieneś rozpocząć jazdę? Nasłuchaj nawierzchni. A. Na drugim, B. Najniższym, C. Na dowolnym. Powinniśmy nasłuchaj nawierzchni rozpocząć na najniższym, czyli odpowiedź B. Czy wolno samochodem ciężarowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa przewozić dziecko do lat 3 niezabezpieczone pasami bezpieczeństwa i fotelikiem bezpieczeństwa? A. Nie. Dzieci do lat 3 wolno przewozić niezapięte w pasy bezpieczeństwa tylko autobusami. B. Tak, wolno. C. Nie. Dziecko do lat 3 wolno przewozić niezapięte w pasy bezpieczeństwa tylko taksówką. Nie wolno. Można je przewozić tylko autobusami. Odpowiedź A. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać, stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony? A. Minimalnie pół metra. B. Bezpieczny odstęp. C. Maksymalnie 3 metry, minimalnie 1 metr. No, przepisy mówią nam tu tylko o bezpiecznym odstępie, czyli odpowiedź B. Czy w czasie jazdy w nocy masz obowiązek zwiększyć uwagę? A. Tak, ponieważ widoczność w nocy jest ograniczona. B. Nie, ponieważ w nocy ruch na drodze jest mniejszy. C. Nie, ponieważ w nocy możesz włączyć światła drogowe. Oczywiście powinniśmy zwiększyć uwagę, czyli A, tak, ponieważ widoczność w nocy jest ograniczona. Kiedy masz obowiązek zmienić pas naprawy po zakończeniu manewru wyprzedzania? A, gdy widzę tył pojazdu wyprzedzonego w prawym lusterku wstecznym. B, gdy wyprzedzany pojazd jest 100 metrów za mną. C, gdy upewnię się, że nie ma ryzyka zajechania drogi wyprzedzonemu pojazdowi. No wtedy, gdy upewnimy się, że nie ma tego ryzyka zajechania drogi, czyli odpowiedź C. Kierujesz samochodem osobowym. Jak powinieneś postąpić w czasie przejazdu przez rozległą kałużą? A. Zdecydowanie przyspieszyć. B. Gwałtownie przyhamować. C. Płynnie zmniejszyć prędkość jazdy. No, powinniśmy płynnie zmniejszyć prędkość jazdy, oczywiście, żeby nikogo tam nie ochlapać, między innymi. Więc odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. To było ostatnie pytanie. Zobaczmy, tak jest. Mamy 74 punkty, czyli maksymalna ilość możliwa do uzyskania. Super. Takich wyników Wam życzę na Waszych egzaminach oczywiście. Dziękuję Wam za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam do naszych mediów społecznościowych, oczywiście do naszego serwisu, aplikacji. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.